Aleksandra Sudolska, inicjatorka projektu Newcomers, członkini jury też w tym projekcie, w tym konkursie. Uważam, że w Poznaniu jest bardzo wielu młodych, zdolnych ludzi, którzy czasem nie mają tej platformy, tej przestrzeni, żeby się jakoś zaprezentować. I jako, że w schronie posiadamy pewne zaplecze sprzętu, ludzi, fachowców i tak dalej, postanowiliśmy, że warto byłoby wyciągnąć tą rękę i pozwolić tym ludziom jakby zaprezentować to, co też często podczas pandemii jakby inwencja twórcza im przyniosła, nie? Nazywam się Olena Dziaczenko, pochodzę z Kijowa i jestem projektantką graficzną i ilustratorką. Mój projekt jest w pierwszej kolejności moim manifestem na temat obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i głównie sytuacji osób nieheteronormatywnych w Polsce, w Poznaniu szczególnie, dlatego że się odbywał w Poznaniu. I był mocno oparty na jakby działania w przestrzeni publicznej, na dokumentacji fotograficznej tego, co się dzieje i jak ludzie na ulicach reagują na pewne tak naprawdę statystyki nawet. Nazywam się Adrian Normański, jestem tancerzem, choreografem, pedagogiem tańca i wieloletnim byłym tancerzem Polskiego Teatru Tańca, dziś niezależnym artystą, który tworzy swoją sztukę pod szyldem założonego przeze mnie Centrum Kreacji Tańca Pendulum w Poznaniu. W konkursie zgłosiłem projekt Woman. Jest to solo, które powstało niespełna rok temu. Było podyktowane sytuacją w kraju i opresją wobec osób niebinarnych, osób transpłciowych, opresją wobec kobiet, wolności albo raczej braku. Cześć, jestem Olek Kaźmierczak, trochę bardziej znany jako Naked Relaxing. Jestem przede wszystkim DJ-em, ale też producentem muzycznym. Właściwie na tym się, na produkcji opierał się mój udział w projekcie. No co więcej mogę sobie powiedzieć? Moje korzenie są związane z Poznaniem. Co prawda już tu nie mieszkam, ale i cały czas Poznań mam w sercu. Generalnie dosyć niedawno się wyprowadziłem, więc moje korzenie nadal tu są. Bywam tu co dwa tygodnie praktycznie. Bo właśnie, bo projekt, bo jakieś granie, bo rezydentura w labie. I stwierdziłem, że tak naprawdę rzadko biorę udział w jakimkolwiek konkursie, więc czemu nie? Po prostu, czemu nie? Owszem, są bardzo potrzebne w pierwszej kolejności, dlatego że każdy twórca, niezależnie od tego, czy robi muzykę, czy rysuje, czy tańczy, potrzebuje teraz pewnej pomocy w dotarciu do ludzi. Wiadomo, żyjemy w czasach internetu, ale trochę to powoduje taką sytuację, że zasięg jest duży, ale jest trudniej się przebić, więc takie inicjatywy są bardzo potrzebne młodym twórcom z każdej dziedziny sztuki. Takie inicjatywy są bardzo istotne, ponieważ dodają skrzydeł wielu artystom, zachęcają do pracy, zachęcają do myślenia, zachęcają do tworzenia, zachęcają do kreatywności. Myślę, że w społeczności Poznania i nie tylko Poznania i całej Polski takie działania są bardzo ważne. Klub może być też instytucją kultury, o czym się bardzo często zapomina tak naprawdę, bo ludzie myślą, że klub należy do sfery rozrywki, do tańca, do używek, a to niekoniecznie jest prawda. Klub może być stowarzyszeniem, klub może być instytucją kultury i uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, tak samo ważne, żeby pokazać to, że można robić coś w klubach, nie tylko w schronie, poza jakby głównym czasem operowania klubów, że mogą to być wystawy, wernisaże, performancy. Uważam, że to jest najlepsza przestrzeń dla takich rzeczy. Po prostu.